Cześć, witam w kolejnym odcinku. Dziś robię przygotowania do pieczenia takiego konkretnego kawałka karkówki. A dlaczego przygotowania? Ponieważ dzisiaj marynujemy, jutro pieczemy. Karkóweczka niesamowicie aromatyczna i soczysta, tak więc zaczynajmy. Zacznę od wykrojenia tych błonek z karkówki, które tutaj nie są potrzebne. Oczywiście karkówka umyta, osuszona. Tak więc ja teraz uporam się z tymi błonkami i działamy dalej. Karkówka oczyszczona, został sam tłuszczyk. Zobaczcie, jak ona jest tutaj fantastycznie poprzerastana tym tłuszczykiem. O taki kawał mięcha mi chodziło. Zaopatrujmy się w najlepszej jakości mięso. I teraz działajmy dalej. Mam tutaj 10 ząbków czosnku. Oczywiście te większe ząbki przekroimy sobie jeszcze, powiedzmy, na 4. Mniejsze na 2 razy, na 2 części. I faszerujmy czosnkiem. Czyli nakuwamy i w to nakucie wciskamy czosnek. Niech przechodzi tym aromatem. I tak do wyczerpania wszystkich ząbków czosnku. Tak jak mówiłem, ja użyję 10 ząbków. Mięso nafaszerowane czosnkiem, jak to ktoś kiedyś powiedział, jak dobra kasza z kwarkami. Tak więc lećmy z tematem marynaty. Do miski wsypuję 3 łyżki majeranku. Wiecie, majeranek dobrze jest sobie rozetrzeć. Szybciej uwolni się ten aromat. Do tego 2 łyżki papryki wędzonej, takie porządne łyżki. Jedna łyżka lubczyku. Lubczyk również rozetrzyjmy. Czosnek niedźwiedzi, również jedna łyżka, tylko że problem, bo łyżka nie wchodzi. To powiedzmy 2 łyżeczki. I również rozetrzyjmy. Jedna łyżka pieprzu ziołowego, taka dość kopiata. Jedna łyżeczka czosnku granulowanego, chociaż tutaj tego czosnku było dość dużo, ale jeszcze nie zaszkodzi dodać czosnek granulowany. Widzicie, znowu jest problem. Powiedzmy jedna łyżka. Do tego taka płaska łyżka soli. Jedna łyżka musztardy miodowej. Wiecie, dobrze jest tutaj zakwasić sobie tą marynatę. I 3 łyżki octu winnego. Tak jak mówię, zakwaśmy sobie marynatę, czy samym octem, czy samą musztardą, czy winem. To mięso będzie bardziej kruche. Mięso po prostu szybciej przejdzie tymi aromatami. Jak widzicie,
Ja mam dość gęstą tą marynatę, więc dolewam powiedzmy około 3-4 łyżek wody. Teraz już jest zamrast. I teraz cóż, naczynie żaroodporne. Wkładam karkóweczkę. I teraz dobrze muszę wymasować. Tutaj nie bójmy się pobrudzić. Karkówkę mam wymasowaną. Teraz pokroję sobie dwie cebulki. Nie musimy tego robić jakoś specjalnie drobno. Czy pokroimy to w plastry, czy w piórka. Nie ma to tutaj większego znaczenia. Wiecie, ja zawsze karkóweczkę zasypuję sobie cebulą. I to mięso przechodzi aromatem właśnie cebulki. O, właśnie tak. I tak zostawiam. Oczywiście teraz przykrywam, wstawiam do lodówki. Ja to mięso będę marynował przez 24 godziny, ale takie minimum, wydaje mi się, że 12 godzin to jest naprawdę minimum. No chociaż dobrze jest to odstawić sobie na 24 godziny, a nawet na 48 godzin. To w ogóle w niczym nie szkodzi. Tak więc ja odstawiam i działamy dalej. Oczywiście nie wstawiamy tego od razu do piekarnika, tylko będziemy jeszcze działać z tą karkóweczką, ale to już za 24 godzinki. I po 24 godzinach jestem ponownie i teraz rzecz bardzo ważna, takiego mięsa, tak jak w tym przypadku karkówki, nie wstawiajmy bezpośrednio do piekarnika, ponieważ te soki wszystkie nam wypłyną, stracimy cały aromat tej karkówki, soczystość karkówki. Rzecz bardzo ważna, karkówkę, ogólnie mięso, musimy podpiec na patelni, zamknąć te białka, które tutaj są w bardzo wysokiej temperaturze. Tak więc działajmy. Możemy tutaj sobie dodać olej, ale ja dodaję smalec. Mam tutaj około 1/4 kostki smalcu i teraz rozgrzewam. Skoro tuż mamy rozgrzany, wkładajmy karkówkę. Aromat niesamowity. Ja na razie sobie ściągnę tą cebulkę. Później wyciągnę ją z tego garczka. Tak jak mówię, tuż bardzo dobrze rozgrzany. To białko, białko zawarte w tym mięsie jak najszybciej musi się ściąć. O. Właśnie tak. Będzie coś niesamowitego. Mięso z jednej strony mam podpieczone. Podpiekałem około 10 minut. Co tutaj wydobywają się za aromaty. I teraz odwracajmy. I tutaj rzecz również bardzo ważna. Nie pomagajmy sobie widelcem, nożem czy czymkolwiek ostrym. Po prostu nie możemy ponakuwać tego mięsa. Wtedy cały sok nam wypłynie. I mięso będzie przesuszone. No zapach jest obłędny. I teraz również 10 minut. Mięso mam podpieczone. Teraz przekładam do naczynia żaroodpornego. Konkretny kawał karkówki. No i oczywiście przelewam ten sos, który tutaj nam się zrobił.
Teraz wlewam około 100 ml wody. Przykrywam i wstawiam do piekarnika. Ja tą karkówkę piekę w temperaturze 170 stopni przez 2 godziny. Jak wiadomo, każdy kilogramowy kawałek mięsa pieczemy przez godzinę, skoro mój ma 2 kg, 2 godzinki. Jeśli chodzi o cebulę, ja tą cebulę dodam po około godzinie od pieczenia. I tak jak mówiłem, po godzinnym pieczeniu dokładam teraz cebulkę. Wow, co tutaj wydobywają się za aromaty. Coś niesamowitego. Teraz cebulka i ponownie na godzinę do piekarnika. Karkóweczkę mam upieczoną. Ona przeleżakowała sobie na tym talerzu około 15 minut. Teraz rozkroję, pokażę Wam, co wyszło. Aromat naprawdę zachęca do spróbowania. Zobacz, jaka delikatna. Ona jest ciepła, więc źle się kroi. Nie wiem, czy będzie widać. Zobaczcie, jaka soczysta. Coś niesamowitego. Niesamowicie delikatne mięsko. Po prostu rozpływa się w ustach. U mnie będzie z przeznaczeniem do kanapek, no ale oczywiście możemy użyć ją do drugiego dania, do ziemniaczków czy do klusek. Coś fantastycznego. Tak więc ja teraz poczekam, aż ostygnie, wkładam do lodówki. Wtedy kroją się fantastyczne plastry. No smak jest obłędny. Tak więc kochani, jeśli się podobało, działajcie. Życzę Wam smacznego i do zobaczenia. A ja zaraz robię kanapeczkę, jeszcze z tym ciepłym. Poezja.